Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Co ja gadam, nie w odcinku, w nowym snapshocie, tym razem właśnie w update'cie nowego Minecrafta. Otóż to. I w dzisiejszym tym odcinku chciałbym wam pokazać wszystko, co zostało dodane do nowego Minecrafta, czyli 1.4.2. Otóż to. I zacznijmy właściwie od nowych itemów, które zostały dodane do nowego Minecrafta. Jest ich aż cała skrzynia, nawet więcej. Trzy rzeczy są w moim ekwipunku. I pójdźmy po kolei. Czyli zacznijmy może od pierwszego rzędu. Do gry zostały dodane itemki takie jak została dodana niewidzialna mikstura. Czyli mikstura, po której gdy ją rzucimy, zaprezentuje, jesteśmy całkowicie niewidzialni. Jest widziana jedynie nasza zbroja lub to, co trzymamy w ręku. Gdybyśmy nic nie trzymali w ręku, jesteśmy całkowicie niewidzialni. Na serwerach jest to bardzo przydatne, kiedy jeszcze tylko do tego kucniemy, to już jesteśmy praktycznie niewidzialni. Kolejną rzeczą, która została dodana do Minecrafta, są takie płotki z Cobblestone'a. Są one bardzo przydatne i no, są dużo lepsze, myślę, tak sądzę. Ja bym bardzo chętnie się nim pobawił i uważam, że są spoko. Nie, działają tak jak normalne, zwykłe płotki, nie można przez nie przeskoczyć ani nic. Otóż to, kolejną rzeczą, która została dodana, jest kowadło. Kowadło służy do naprawiania itemków. Obecnie nie mam żadnych itemów przy sobie, typu miecz, ale jeśli użyjemy takiego kowadła, możemy je chyba z kilkanaście razy użyć, później się zepsuje, nasz miecz się naprawi. Kolejną rzeczą jest ramka na itemki, czyli dajemy taką ramkę i teraz w tym miejscu możemy zamieścić jakiś item dowolny. Może to być miecz, cokolwiek. W moim przypadku to jest ramka w ramce. Kolejnym itemem jest guzik drewniany. Możemy go sobie stawiać na liściach, raczej nie, ale chyba już można stawiać guziki właśnie na dachach. Otóż to. Kraftuje go się tak samo jak zwykły guzik, tylko że z drewna. Kolejnym itemkiem jest Nether gwiazda. Nie wiem, do czego ona jeszcze służy. Wypada ona teraz z nowego netherowego szkieleta. I przejdźmy dalej do kolejnych itemków. Czyli powiedzieliśmy jeszcze magiczną latarnię, która świeci i jakby za jej pomocą możemy się bawić tutaj w różne jakieś magie i w ogóle. Ale dobra, przejdźmy dalej. Kolejnymi rzeczami jest, właściwie są, takie rzeczy jak donica, którą możemy postawić na ziemi i włożyć do niej na przykład jakiś kwiatek. Na miejscu pozwolę sobie wyciągnąć jakiś kwiatek, dajmy na to taki i wsadzić do doniczki. Myślę, że bardzo ładnie się to prezentuje i uroczliwie zastępuje dirta otoczonego tabliczkami. Kolejną rzeczą są głowy mobów, które możemy stawiać gdzie chcemy i na dodatek zakładać je na swoją twarz. Spróbuję wam to teraz zaprezentować, zakładając głowę Clippera i pokazuję wam właśnie, jak to bardzo fajnie wygląda. Uważam, że jest to bardzo fajne. Przechodzę do następnych itemów. Następnymi itemkami są jest to jedzenie i zbroja. Już wam pokazuję. Skórzana zbroja zmieniła swoją teksturę teraz na obecnie taką. Dodatkowo zostało dodane to, że od teraz w swoim ekwipunku możemy kolorować zbroję. Na przykład chcielibyśmy na kolor fioletowy, więc kolorujemy teraz tym razem buty na kolor fioletowy. Farbować możemy tylko zbroję skórzaną. Przejdźmy dalej. Kolejnymi itemkami
Jest już tylko wyłącznie jedzenie. Zostało nam dodane bodajże 6, chyba 6 gatunków nowego jedzenia. Pierwszym jest ziemniak. Dodaje nam chyba kilka. Nie wiem, ile to wszystko dodaje serduszek życia. Drugi jest pieczony ziemniak, tak on wygląda. Trzeci jest ziemniak zepsuty. Działa on tak jak Rotten Fish. To jest ciastko, które nazywa się ciastko dyniowe. To jest złota marchewka, którą kraftujemy tak jak złote jabłko, tylko że normalnej, zwykłej marchewki, którą możemy spotkać tak jak dynie lub melony w Minecrafcie. I to by już chyba było wszystko z itemów. Teraz przejdźmy do następnej grupy. Kolejną grupą są nowe moby. Zostały dodane 4 nowe moby. Pierwszym nowym mobem jest wiedźma. Wygląda ona tak. Pokaż się pani, niech pani wiedźma się pokaże. Tak ona wygląda. Może ona nas atakować czarami, czyli truje nas miksturkami. Od czasu do czasu w jej buzi może się pojawić fajka i spawnuje się ona w normalnych wioskach. O, tak jak widać, ta zaatakowała nas jakąś miksturką. No i jakoś tam tak ona mniej więcej wygląda. Troszeczkę trzeba ją zaatakować dużo razy, mniej więcej tak jak Endermana, po czym zginie. Dobra, więc kolejnym mobkiem będzie nietoperz. Nietoperze występują w nocy, tak one mniej więcej jakoś wyglądają. Myślę, że ich teksturka jest bardzo elegancka. Z tego co zauważyłem, jakiś nietoperz zaatakował czarownicę, ale może mi się tylko wydawało. Można je spotkać w jaskiniach lub podczas nocy. Bardzo często występują. I tak, kolejnym mobkiem jest tak jakby taki boss, którego nie wiem, gdzie go można spotkać, ale tworzy się go właśnie tak jak teraz na mojej postawie. Tak on jakoś wygląda. Lepiej wolę już sobie dać pokojowy i go usunąć, ponieważ naprawdę rozwaliłbym cały świat. Jest on gorszy, dużo gorszy od Ender Dragona, także możecie się już bać. Kolejnym mobkiem jest ponoć jak neterowy szkielet, który ma nie drewniany, tylko kamienny miecz. Niestety nie ma jego jajka w ekwipunku, znaczy się w kreatywie. Przynajmniej ja go nie umiałam znaleźć, ale da się go znaleźć w neterze, lecz ja go nie umiałam znaleźć. Możecie go łatwo znaleźć na różnych zwiastunach. I kolejną grupą są nowe odgłosy, które zostały dodane do nowego Minecrafta. Jest ich tak dużo, że nie będę ich wszystkich wymieniał, wymienię tylko jeden. Otóż ginięcie szkieleta jest teraz dużo inny odgłos. Mam nadzieję, że dobrze słyszycie. I to już by właściwie było tyle. Poza tym wszystkim zostały jeszcze dodane inne nowe odgłosy. I oczywiście drobne poprawki w generatorach, mniejsze, niby jakieś mniejsze lagi i tego typu rzeczy. I to już chyba wszystko w tym snapshocie, poprawka w update'cie. Jeśli chcecie być również na bieżąco, możecie mnie subskrybować, lajkować i komentować. Jeszcze tak pobożnie chciałbym zaprosić do oglądania moich innych serii na moim kanale, czyli serii na przykład Castles, z gry Castle Story i też moją serię Zagrajmy w Minecraft na modach, którą niestety raczej będziemy kontynuować na wersji 1.3.2, ponieważ wszystkie mody jeszcze na pewno nie wyszły. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć, trzymajcie się, na razie.